Nazywam się Patrycja Wonatowska, jestem psycholożką i terapeutką. W Fundacji Dzieci Puszczy konsultuję zarówno indywidualnie, ale też zajmuję się i specjalizuję się w emocjach i w wydobywaniu bardzo często potencjału. Pomagam nie tylko dzieciom, ale także rodzicom, żeby ten proces przejścia był nie tylko łatwy, ale także i przyjemny, bo uczestniczenie w pokonywaniu nie tylko lęków, ale i doświadczaniu swoich nowych umiejętności jest szalenie ciekawym etapem i właśnie to jest ten obszar, który mnie osobiście pasjonuje najbardziej. Zaufanie to gotowość do podejmowania działań. Zaufanie prowadzi do wiary w siebie. Tymczasem nieufność prowadzi do bardzo dużej alienacji i może wzbudzać agresję. Zatem jak budować u dzieci zaufanie do siebie? Okay. Buduj w dziecku przekonanie, że jest osobą wartościową. To, żeby miało możliwość wypowiedzenia się na swój własny temat. To, żeby miało możliwość podjęcia swojej własnej, indywidualnej decyzji. Treści, które wspólnie oglądacie, warto, żeby były przepełnione jak największą ilością miłości, a jak najmniejszą ilością lęku. Pokazuj jako osoba dorosła, że też masz emocje i też masz uczucia. Mów o tym, nazywaj te emocje tak, żeby dziecku było łatwiej, by wiedziało, jakich słów użyć, ale by też wiedziało, że nie jest w tym samo, że nie tylko ono na świecie jako jedyne przeżywa właśnie te emocje i te uczucia. Bo w momencie, kiedy mamy do siebie zaufanie, możemy tak naprawdę odważniej podejmować decyzje. Będziemy wiedzieć, że ten mały krok może doprowadzić do dużo większego efektu. Będziemy wiedzieć, że wykonanie kolejnych może zakończyć się sukcesem, może zakończyć się porażką, ale bez względu na efekt podejmie się działanie, podejmie się jakieś ryzyko i weźmie się pewne rzeczy właśnie jako swoją własną odpowiedzialność. Co więc podkopuje w dzieciach zaufanie? Jedną chyba z podstawowych rzeczy jest to, że jeżeli coś zostało dziecku obiecane, to warto, żeby było dotrzymane. Jeżeli nie jesteś w stanie tego dotrzymać, nie jesteś w stanie spełnić, mów o tym. Informuj dziecko na bieżąco. Nie pozostawiaj przestrzeni do tego, żeby musiało się domyślać lub żeby samo odczuwało, że to tylko i wyłącznie jest jego wina. Ważnym elementem jest też spójność. Jeżeli sam będziesz coś robić i będziesz mówić i powtarzać o tym dziecku, to ono ma w tobie wzór. Ty jesteś tą osobą, z której jako pierwszej dziecko kopiuje swoje własne zachowania. Jeżeli ta niespójność będzie częsta, jeżeli w ogóle pojawi się w bardzo istotnych momentach życia dziecka, tym bardziej dziecko nie będzie miało poczucia stabilności, bo nie będzie wiedziało, która z tych wersji jest dobra. Pamiętaj o tym. Wyznaczając granice, mówiąc o zasadach, tak naprawdę porządkujesz świat, dając możliwość wyznaczania swoich własnych granic, ale też znajdywania właśnie tych przestrzeni, w których dziecko wie, że będzie mogło czuć się bezpiecznie. Ono właśnie na tej podstawie buduje swój własny świat i swoje własne bezpieczeństwo. Kiedy uczysz dziecko, że to, co robi, ma podobać się innym, dajesz mu jasną informację, że właśnie od tej oceny, oceny świata zewnętrznego, zależy jego ja. Budowanie zaufania to też dawanie przestrzeni do posiadania swojego własnego zdania. Jeżeli uczysz dziecko tego, że to, co robi, będzie wpływało na to, jak będą odbierać go ludzie z tego świata zewnętrznego, pokazujesz mu, że przestrzeń jego własna bardzo mocno się kurczy i zależy tylko i wyłącznie od tego, co powiedzą ludzie na zewnątrz. Kolejną rzeczą, która podkopuje w dzieciach zaufanie,
to nieustające, ciągłe i powracające prośby o to, żeby dziecko coś wykonało. Tymczasem, kiedy możesz pierwszą rzecz zignorować, pierwszy komunikat rzeczywiście można puścić mimo uszu, to nagle okazuje się, że każdy kolejny można tak samo puścić płazem. Granice brzmią jako coś strasznego. Tymczasem właśnie wyznaczanie granic polega na tym, że ustalamy też konsekwencje. Ustalamy i mówimy o tym, co jest ok, co jest nie ok. Właśnie taka sytuacja daje i pozwala budować zaufanie i budować bezpieczeństwo. Natomiast jeżeli masz wątpliwości, jeżeli jest jakaś niepewność w tym, co robisz i stwierdzasz, że być może rzeczywiście będzie to trudne do utrzymania, nie podejmuj się tego. Zostaw te rzeczy lub zmodyfikuj tylko i wyłącznie dlatego, że jeżeli rzeczywiście dana zasada nie będzie konsekwentnie dochowywana, to dziecko znowu dostaje błędną informację. Dajesz podwójny komunikat i nie wiadomo, które jest prawdziwe, a które nie.